Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Watch Dogs. Dla przypomnienia powiem, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do jakichś ciekawych gierek, to linki referencyjne macie w opisie pod filmem. I okej, lecimy od razu z główną misją, bo naprawdę zaczęło się robić dosyć znowu ciekawie po tym, jak zdobyliśmy nową kryjówkę. Gdzie jest główna misja? Gdzie jest nasza główna misja? Jest tutaj na dole, więc nie zdziwiłbym się, gdyby od razu po tej misji polecielibyśmy po prostu, jeżeli tamta będzie, w tamtym miejscu będzie się odbywać ta misja, to nie zdziwiłbym się, gdybyśmy polecieli, przepraszam, na jakąś na przykład wytwarzanie albo na system CTOS, bo tutaj mamy jeszcze kilka punkcików, których nie odblokowaliśmy, ale dobra, ostatni odcinek był pewnie dosyć długi, więc tym postaram się jakoś, powiedzmy, no nie przedłużać aż tak. Dobra, my sobie pojedziemy. Którą mógłbym prawie nazwać przyjacielem. Dobra, wyjdziemy z bunkra. O, widzę, że jest nasz motorek. No, nawet mamy autko już gotowe w tym miejscu. To jest to takie ciekawe autko, nawet chyba troszeczkę przerobione. Dobra, gdzie jest nasz most? Nasz most jest z tamtej strony. Ale my mamy przejazd jakiś inny, z tego co widzę. A, mamy dwa mosty, tak? Okej, to musimy sobie poczekać, aż nasz mościk się zrobi. Ciekawe jest, czy jeżeli ten most tak zostawimy, to ktoś może wtedy przez niego przejechać. Zastanawia mnie to trochę tak. Ale okej, mniejsza z tym, na razie lecimy. A musimy dojechać do naszego miejsca spotkania. Teraz będzie, teraz wykryliśmy adres. Po tym adresie, który dostaliśmy od Damiena, od tego frajera. Poszedłeś potencjalnego przestępcę, aha, okej. Nawet nie chciałem, ale okej. Dostaliśmy od tego frajera adres IP, wykryliśmy tam jakąś dzielnicę, kamery, do których nie możemy się dostać przez samą sieć, ale możemy się dostać wyjeżdżając tam do źródła, więc właśnie to robimy. My jesteśmy w końcu od pracy w terenie. Nie to co Klara. Jak wam to nie przeszkadza, to ja sobie od czasu do czasu będę popijał tutaj dobrym soczkiem z Lidla. Soczek Dizzy, frysztyk. Frytyk, marchew, banana, jabłko. Banana, banan, boże, po angielsku, tak. Angielski, niemiecki, ten Lidl jest niemiecki. Ale tak się miesza wszystko. Dobra, widzę, że tutaj nasze stare rejony, można powiedzieć. Zapewne tu gdzieś w pobliżu był ten Owl Motel. Tymczasowa naprawa. Powinniśmy pojechać pewnie z drugiej strony, ale z tej się nie dostaniemy. Ja się dostanę, spokojnie. Okej, wjechaliśmy sobie na jakieś osiedle, porozwaliśmy trochę śmieci. Nie nasze, więc się tym nie interesujemy. Rozpocznij misję. Akt drugi, tymczasowa naprawa. Rossi Fremont. They had such big hopes for this place. All that did was bring the gangs together under one roof. Loyalty to your neighborhood just became loyalty to your housing block. What about everybody else? They got in line, or they got out. I'm gonna take a look around, try and figure out what they've been up to. Ciekawe co knują! Pewnie nic związanego z naszym Aidenem. Na pewno nie. Dobra, co możemy zrobić, bo widzę, że mamy tu duży teren, na którym musimy się wkraść. Naprawdę, że sam nigdy się tam nie włamiesz. Osakujemy cię, frajerze. Ciebie też. Dzisiaj zajmuję się waginami. Lol, uroczysty wieczór, co? O, szlak. Fajitami.
pieprzona autokorekta. Jeśli musisz powiedzieć wagina, po prostu to powiedz, nie tłumacz się. Dobra, my sobie tu postoimy. Zjeżdżaj, no stary, ja idę normalnie po chodniku. Frajerze. Jaki to jest lamus pieprzony. Widzę, że oni tam z laserami, to jest normalna dzielnica, nie? Wszyscy sobie tu często przechodzą. Takie dzielnice naprawdę są wszędzie, więc uważajcie, ludzie. Nie, naprawdę jakieś slumsy konkretne. No co, fraje? Do mnie się purkasz. Szkoda, że go nie można powalić też tak. Pyk. I na glebę. To jest dalej ich, to już nie jest ich. Ale tu jest ich. Okej. To jest ich blokowisko całe, tak? Snuję teorie spiskowe, a okradniemy cię, ziomek. Tu możemy wbić niby, tak? Osiedle bardzo spokojne, nie? Mhm. Tak bardzo niby spokojne. Dostęp do kamery by mi się przydał. I to jest taki core w tej chwili. Wchodzisz na teren gangu, no chyba nie. Podnośnik, no podnośnik mi się do niczego nie przyda, naprawdę. Przydałby mi się, gdybym był w środku, lub musiałbym się dostać poziom wyżej, lub zwabić po prostu jakiegoś przeciwnika. Ale tak to mi się nie przyda. Wow, plac zabaw. Możemy się pobawić? Nie, nie możemy, kurczę. Ciekawe, kto tu się bawi. Chyba dzieci z granatami, kurde. Dobra, nie ma żadnego wejścia od tej strony. To tak trochę lipa już. Od tej strony też raczej nic nie zrobimy. Wchodzisz na teren zastrzeżony. Nie mają tu żadnych kamer. Przechwycone nagranie. Super. Gnatem. Ten cały mściciel, który cweluje każdego, kogo spotka. To właśnie nowy typ cynga, z którym musimy się zmierzyć. Klamka to rozwiązanie konkretnego problemu, gdy trzeba, kurwa, kogoś szybko odjebać. Ale co zrobić? Kurwa, gdy nawet gościa nie znasz, co jeśli koleś może cię zniszczyć, zanim nawet na oczy go zobaczysz. Ja nie mam takich jazd, ale jeśli typ chce się dobrać klubowi do skóry, to trzymam kciuki. A co do mnie, to moje fanty są, kurwa, dobrze chronione. Mnie ta paruwa nie ruszy. Okej, Irak 02. Ktoś tu cały czas skanuje, to wygląda na jakiegoś snajpera. Ale kij w niego, na razie musimy się przedostać i zobaczyć mniej więcej, co możemy zrobić. Na pewno od tej strony nie wbijemy, no nie ma opcji. Zostaje to jakby wbicie od po prostu przodu, no. Naprawdę, nie wiem jak to będziemy mogli zrobić. Unika swojego wierzyciela, no to już nie ma pieniążków. Tędy też nie wbijemy. Robimy w tej chwili takie kółeczko, więc sprawdzając, z której strony można coś tu z nimi zrobić po prostu. Tutaj też nie, tutaj jest wszystko otoczone w ogóle, Boże. Jaka patologia, powinni tu jakieś wojsko nasłać, rakietę puścić, cokolwiek. Tu może na tą budowę się dostaniemy jakoś, to coś się rozwiąże, jakaś jedna kwestia przynajmniej. Hakuj. Dobra, kolejne jakieś dupne hakowanie. Dobra, tu już widzę, że zaczyna się robić łatwiej z tej strony, ponieważ mamy podnośnik, którego możemy użyć i sobie przejechać na drugą stronę, lub bramy, której, jak myślę, będzie można też użyć. Tutaj można się zresztą wspiąć i mieć lepszy widok. To jest jakiś w ogóle jakaś strefa, chyba kawałek tylko ich strefy, więc powinniśmy się tu dostać bez większych problemów. Nawet nikt nas zapewne nie wykryje, bo kompletnie chyba nie ma nikt. Nie ma kto nas wykryć, w sensie. Dobra. Jestem już na strefie strzeżonej, więc trzeba zacząć uważać. Tak. Przechwycone nagranie. Znowu Irek. Spadaj, nagrywam. Jakoś trzeba to otworzyć. Są trzy linie, które
trzeba odblokować, żeby dostać się do tego miejsca. Tu nic nie zrobimy, tutaj w ogóle chyba nie ma nic ciekawego oprócz tych autek. Ogólnie wszystko leci na teren gangu. I to tak całkowicie już. Dobra, tu trzeba będzie już spokojnie, od osłony do osłony. Myślę, że ta misja będzie jedną z dłuższych misji, bo teren jest naprawdę ogromny. Nawet nie wiem, czy nie trzeba będzie sakować tych trzech punktów, żeby w ogóle dostać się do tego jednego punktu tutaj. Czy to na tej zasadzie nie jest? Szczególnie, że tu mają jakąś wieżę. Plum, plum, plum. Co by tutaj zrobić? Co by tutaj zrobić? Niech koleś przejdzie, to dostanie zaraz w ciurę. Pyk! Dobra, spieprzać, spieprzać. Do osłony. Dobra. Nie zauważyli nas, oczywiście koleś tak sprawdza, że nie widzi leżącego ziomka. Prywatny ochroniarz. No super, na osiedlu. Pilnuje osiedla czy czegoś. Nie ma kamer, to jest ten duży, duży minus dla mnie, bo z kamerami byłoby jednak dużo prościej. Ale o to chodzi, żeby nie było tak łatwo. Zapewne. Tu jest podnośnik. No zobaczymy, może typek się ruszy do niego, do podnośnika. My zobaczymy, czy możemy mu coś zrobić. Możemy mu zakłócić komunikację co najwyżej. Kto nas wykrywa? Tamten frajer. Ten kolega snajper mnie denerwuje. Mi to strasznie. Dobra, od osłony do osłony. Jak ruszymy może podnośnikiem, to ciasz. Dobra, załatwiliśmy drugiego. Szybko, chowaj się, chowaj się, chowaj się przed laserem. Okej, schowaliśmy się. Załatwiliśmy już drugiego ziomka. JJ. JJ? To ten JJ, tak, to ten z YouTube'a. Pochowajmy się. Chcemy jeszcze żyć. Tak myślę przynajmniej. Osłona, tu możemy. A, tu jest jeden z tych punktów, których mamy użyć, tak? Czy jak? Jak to działa? Czy musimy do tego podejść? Użyj. Aha, tak, CityOS punkt, dobra. Jeden z głowy, jeszcze dwa. Wyłączono terminal bezpieczeństwa. Nawet jeszcze nie wiedzą, że tu jestem, więc jest dobrze. What does it look like? Viceroys have disabled the CTOS around Rossi Fremont. You got it completely rerouted. It's not just the CTOS that's offline. This whole area, these people. It isn't like the aftermath of a war zone. That explains why Bloom hasn't fixed it. Bloom has the money to deal with this. No dokładnie, coś tu nie gra. Też tak myślę. A jeżeli coś tu nie gra, to znaczy, że coś tu nie gra. Tutaj jest koleś, snajper. Ogólnie. Tam jest chyba wejście. A tam jest kilku ziomków. Przy tamtym punkcie. Tak, tamtym to te bardzo trafne określenia. Niestety takich muszę teraz używać, ponieważ no... Ja się patrzę w dany punkt i trudno dosyć powiedzieć, który to jest punkt, tak żebyście zrozumieli, no niestety. Potrzebuję tego snajpera zdjąć, bo mnie tylko denerwuje frajer. I zaraz to uczynimy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Pyk! Dobra. Otrzymano punkt umiejętności, coś tutaj w ogóle było do przejęcia. Czy czuś. A tylko jeden? Nie, mamy trzy punkty teraz. A możemy sobie, w sumie sobie sprawdzić, czy na przykład, co to jest? Wydłuża koncentrację. Czyli, które to było koncentracja? Aha, spowolnienie czasu niby.
Zwiększa prędkość przełączania broni, no to naprawdę nie jest mi potrzebne, bo ja nie przełączam broni. Większa liczba ładunków wybuchowych, zmniejsza obrażenia od kul, to by mi się przydało. Więc to weźmiemy na pewno. Wykryto słaby punkt, okej, przechwycono nagranie. O, Morris. Czyli nasz kolega może jednak nie tak dobrowolnie podjął się zadania zabicia naszej siostrzenicy. I tak go nie usprawiedliwia w żaden sposób, ponieważ ją zabił. Jakby jej nie zabił, to może jeszcze by żył dzisiaj. Dobra, najpierw chyba byłoby łatwiej ściągnąć tamtych ziomków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jest dwóch snajperów i dwóch ziomków chyba na dole. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Trzeba się do nich zbliżyć na pewno. Tylko tak, żeby nas nie zauważyli. Nie widzą mnie dalej. No i dobrze. Trzeba będzie na pewno jednego przynajmniej z nich odgonić stąd. Co on robi? Charytatywnie pomaga młodzieży. No, fajny przykład, naprawdę bardzo dobry. Użyjemy podnośnika, to może koleś się coś zląka i tu przyjdzie, bo nie wiem, czy możemy go używać właśnie. Przyjdź tu, frajerze. No chodź, zaraz cię zniszczę, Nikt cię tu nie widzi chyba, z tego co mi się wydaje. Pyk! Dobra. Jeden mniej. Tego na dole prawdopodobnie byłbym w stanie zniszczyć tak, żeby ci z góry mnie nie zauważyli. Szczególnie, że możemy mu zakłócenia zrobić. No właśnie, nie wiem, nie jestem teraz pewien. Ten drugi kolo ma całkowicie wywalony na ten podnośnik, więc... To mi nic na pewno nie da. Jak wyjdziemy tu i użyjemy podnośnika, coś nam to da? Oprócz tego, że go użyjemy, nie, nic. Do tych snajperów musi być jakieś wejście. Kurczę, nie wiem czy ryzykować i próbować go teraz zdjąć, jak ci snajperzy na górze się patrzą. Chociaż oni nie powinni widzieć, tak na dobrą sprawę. Przykampimy się tutaj. Oni nie widzą, no. Moim zdaniem oni nie mają szans go zobaczyć, jak spada. Zabij go. Obezwładnij raczej. Dobra. Nie skapnęli się. No na szczęście, w ostatniej chwili. Koleś się skapnął prędzej, że ja za nim stoję. Jeszcze jeden punkcik. Tych snajperów musimy po prostu ominąć. No nic innego mi do głowy nie przychodzi w tej chwili. No chyba, że uda nam się do nich jakoś wejść, ale w to wątpię. Ktoś mnie widział? No chyba nie. Kto mnie niby widział? W ogóle to wygląda jakby... dwóch nowych ziomków przyszło. To wygląda jakby naprawdę mnie ktoś zobaczył. Nie wiem skąd, ale... wyłącz wsparcie na pewno. Ej, no skąd oni się wzięli? Ej, no z dupy oni przyszli. Ten koleś mnie widzi. Dobra. Koniec zabawy. Przecież u was się codziennie strzela. Halo.
Umrzyj! Pyk! Oh fuck! No fuck, nie, naprawdę, naprawdę. Druga bomba do mnie spadła. Jaki to jest naprawdę żal. Przechodzić cicho misję, a nagle z dupy cię ktoś zauważa. Dobra, wrócę do was jak... zrobię to jeszcze raz. Okej, dobra, wracam do was. Jak widzicie, zostało mi 25 naboi w magazynku. Na 300 bodajże, ale teren jest cały oczyszczony jakimś cudem. Zapewne już wiecie, jakim cudem. Udało mi się po prostu ich wszystkich tutaj wytłuc. Po prostu zacząłem od tych dwóch pierwszych, wszedłem normalnie, zakłóciłem im łączność. Pierwszy poszedł, drugi poszedł ogłuszony, reszta już poszła od karabinu. Został mi tu ostatni punkt do użycia. Także używamy go i idziemy zobaczyć do tego punktu, który odblokujemy w tej chwili. Wyłącz wszystkie trzy terminale bezpieczeństwa. Brama otwarta, odblokuj wieżę CTOS-u. Oho, dobra. Jeszcze kolejnych ziomków musimy zabić. Dobra. Bez większych problemów. Może tu odblokowaliśmy, ale czy ja chcę tam wchodzić? Aha, dobra, tak. Jeżeli to jest dodatkowe miejsce, to ja chcę tu wejść. A w tym dodatkowym miejscu było całe nic. Oczywiście bardzo świetne nic. Nie no, coś tam musiało być, hej. Jeżeli to odblokowaliśmy, to coś tu na bank jest, ale... Co? Nie mam pojęcia, kompletnie. Odblokowaliśmy to chyba tylko jednego, żeby tego było. Żeby tu mi policji lepiej nie wzywali. Dobra, zabity. Jeszcze gdzieś jeden został. Mam 44 ammo, jeszcze w razie czego inny pistolecik. Czy tam karabinek, więc problemów z tym raczej nie powinniśmy mieć. No wstawaj, ziomek. Wykryto słaby punkt, tak? Ale ty musisz oczywiście leżeć prawie. Dotrzyj, dobra. Zabudowana wieża CTOS-u. I my ją właśnie hakujemy. I co nam to daje? Kolejnych przeciwników. Ucieknie albo zlikwiduj Viceroyów. Kurde, już ich likwiduję od jakiego czasu. Jakoś lepiej nie jest. Oh fuck. Dobra. Nie marnujmy pocisków w tej chwili, bo się przydadzą na 100%. Oh fuck. Nawet nie wiem gdzie ja mam tu teraz przejście, jakby co. Fuck. Dobra. Dobra, nie marnując bullet time'u, trzeba ich zabijać. Dobra, strzał w głowę. Strzał w głowę. Mamy mało amunicji, więc nie pobawimy się tutaj za dużo. Dobra. Okej, jeszcze jeden. 18 ammo na jednego. No problem. Spieprzamy stąd zaraz. Co on przez bramę próbuje mnie zabić? No geniusz, no. Viceroy pieprzony. Pyk. Zagrożenie wyeliminowane. Spadamy ich autami, które są w porównaniu do wcześniejszych autek, które się biliśmy po prostu z ziomkami, były czerwone, te są białe. Po Rosji Fremont. Fajne opony. No tak, już po wszystkim. Aha, nie, to dopiero początek. Muszę się tam dostać, znaleźć kilka odpowiedzi i uwolnić siostrę, no tak. To jest w ogóle kolejna wieża CTOS-u, którą mógłbym przejąć od razu. I chyba to zrobię. Oh fuck. Akt pierwszy, tymczasowa naprawa. Misja wypełniona. Ja wjechałem w jakieś ładunki wybuchowe i rozwaliłem sobie prawie całe auto, ale wiadomo.
Jak Aiden jest w aucie, to auto jest nie do ruszenia, więc nie mogliśmy zginąć tak łatwo. No, to Tobias. Okej. Dobra, Tobias, dawaj, mów. Mówię się, jak znasz więcej spraw. Sprzedaj pewne skrzynie, człowieku. Dobra, my się musimy gdzieś na górę dostać. Co chcesz, ziomek, znowu? O! Będziesz mieć. No to dobrze wiedzieć. Skrzynie. W mieście porzucono pewną liczbę pustych skrzyń. Każda z tajemniczych skrzyń zawiera wytworzone narzędzia. W pobliżu znajduje się też dziennik audio. Znajdź wszystkie 9 skrzyń, aby odblokować specjalną misję i odkryć związaną z nimi tajemnicę. Całkowitą liczbę zebranych skrzyń możesz sprawdzić w menu postępów i później się tym zajmiemy. Może w kolejnym odcinku właśnie się w to pobawimy. Dobra, tu otworzyliśmy jedne drzwiczki. Musimy jeszcze otworzyć zapewne drugie. Więc poszukajmy sobie od razu tego punktu. Aha, no to tak dziwnie trochę otworzyliśmy, ale okej. Zapewne teraz tu musimy wejść. I musimy otworzyć jeszcze te drzwi. Aha, no to punkt był gdzieś z tamtej strony. Ale mniejsza o to. Tu sobie nie wejdziesz raczej. Gdzie jest ten punkt do otwarcia? To jest gdzieś ten, który leci do góry. Ten, który leciał do góry, okej. Ale my możemy tutaj wejść zapewne i sobie to odblokować. A jak? Bez większych problemów nasz mściciel to robi. Vigilante. I dobra. Powinniśmy już tędy bez problemu przejść. Odblokować sobie kolejną z wież CityOS-u. Już jedną chyba z ostatnich zresztą. I będziemy mieć naprawdę dobry, duży dostęp do miasta. Okej, zhakowane. Hehe. Odblokowano zawartość, otwórz mapę świata. Jakieś pierdoły dostaliśmy. Tak, gdzieś tu jest skrzynka, a nie, tu jest bankomat. Ale te skrzynki są w ogóle zaznaczone na mapie, czy nie? Bo ja nie wiem, w jaki sposób będziemy je odkrywać. Ale ogólnie myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Już odblokowaliśmy 9 na 13 wież CityOS-u i to 4 ostatnie zostały bodajże tutaj na dole. Nie, zostały, tak, zostały 4. W tym odcinku to było na tyle. Przypominam jeszcze raz o refach, łapkach, komentarzach. Dzięki za oglądanie i na razie.